Ponad miliard złotych trafi do województwa śląskiego. Pieniądze z budżetu państwa zasilą kasę regionalną, a skorzystać z nich będą mogły władze lokalne. To element polityki spójności i tym samym wsparcia samorządów, które chcąc pozyskać unijne dotacje, potrzebują wkładu własnego, co nierzadko stanowi barierę do startowania w konkursach o środki. Chcielibyśmy, aby ta polityka spójności wprowadzała możliwość wyrównywania szans również tym mniejszym samorządów i między innymi dlatego tym, którym jest trudniej, tak, tym, którym być może mają większe problemy uda się wykorzystać środki europejskie e, korzystając z tych środków finansowych na wkład własny i mam nadzieję, że jak największa liczba samorządów w naszym województwie wykorzysta tą szansę i w związku z tym będzie mogło wykorzystać również środki europejskie. Jedynym warunkiem wnioskowania o środki na wkład własny jest pozyskanie przez lokalne samorządy unijnych środków na daną inwestycję. Pieniądze mają być formą wsparcia, a zatem bezzwrotne i docelowo przeznaczone na wszystkie inwestycje realizowane w ramach Regionalnego programu operacyjnego. Mówimy o nowej perspektywie unijnej, czyli jeżeli samorząd będzie mieć zapewnione, będzie podpisana umowa na realizację danego zadania i wsparcie konkretne procentowe na projekty unijne, no to następnie będzie możliwość skorzystania z tych, z tych środków w ramach wsparcia. Ale ten mechanizm i te ustalenia są w dyspozycji w decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Stąd to marszałek będzie decydował o formie i warunkach ubiegania się o pieniądze. Jak przekazał w czwartek minister funduszy, niewykluczone, że pula środków na wkład własny dla samorządów będzie w przyszłości zwiększona. Łącznie do wszystkich województw z budżetu państwa trafi ponad 8 miliardów złotych, a budżet wszystkich 16 programów regionalnych wzrośnie do ponad 165 miliardów złotych.